Zapewne nieraz słyszeliście o opowieściach, jak koty każdego dnia zeskakują z parapetów na kilka minut przed powrotem właściciela do domu, o szczekaniach psa, zanim osoba została poproszona do telefonu, jak gdyby pies odgadywał, że za chwilę będzie rozmowa, czy o psach, które zagubione podczas rodzinnej wycieczki w jakiś dziwny sposób odnajdywały drogę do domu, czasami przebywając setki lub nawet tysiące kilometrów. Jak takie zjawiska mogą być w ogóle możliwe? Czy zwierzęta posiadają jakąś wrodzoną psychiczną zdolność, która pozwala im na dostrajanie się do ludzkich fal mózgowych lub nawet przewidywanie przyszłości? Czy może są one obdarzone bardziej wyostrzonymi niż u ludzi zmysłami wzroku, słuchu czy magnetyzmu, których my, istoty ludzkie, nie jesteśmy świadomi, a o których działania wydają nam się cudowne? Psy to bez wątpienia najlepsi przyjaciele człowieka, pocieszne, empatyczne, kochające bez granic, ale nie każdy wie, że obdarzone są też w szósty zmysł, którego my, ludzie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Niestety, ludzie często ignorują instynkt swojego psa, zamiast jednak złościć się na niego, lepiej mu zaufaj, w końcu on chce dla ciebie jak najlepiej. Zapraszam do oglądania. To psychiczny związek między niektórymi zwierzętami a ich właścicielami. Zdolność ta pozwala zwierzętom wiedzieć, o czym myśli właściciel, kiedy on znajduje się w domu. Zdolność ta wynika z silnej więzi powstającej między zwierzęciem a człowiekiem, a siła tej zdolności jest zależna od tego, jak bliska jest więź między nami a naszym pupilem. Podobno psy częściej swą telepatyczną więź nawiązują z kobietami, dlatego że emocje ich są silniejsze niż u mężczyzn. Słuch u psów to drugi najsilniej rozwinięty zmysł. Psie ucho potrafi usłyszeć dźwięki o częstotliwościach, które są dla nas nie do uchwycenia i są w stanie usłyszeć krążące po naszym domu duchy. Niektóre rodzaje dźwięków psy słyszą setki razy lepiej niż my. Uszy są dla nich radarami, które poruszane są przez 17 mięśni i dzięki temu potrafią ustawić je tak, by wyłapać nawet najdrobniejszy szmer. Psy są w stanie usłyszeć dźwięki oddalone nawet o 250 metrów od nich. Nie potrafią, jak nietoperze czy delfiny, emitować ultradźwięków, ale mogą za to je usłyszeć. Słuch drapieżników jest wrażliwy na dźwięki, od których zależy ich przetrwanie, stąd ta niesamowita zdolność u psów. Chyba każdy właściciel psa miał okazję zaobserwować, jak jego czworonóg zauważa coś, czego nie ma. Zazwyczaj takie zdarzenia dotyczą pory nocnej i po śmierci kogoś bliskiego, zwłaszcza właściciela psa. Wtedy pies nagle zaczyna się bardzo dziwnie zachowywać, uparcie wpatruje się czy nawet obszczekuje jakiś punkt w mieszkaniu, merda ogonem, łasi się do kogoś niewidzialnego, popiskuje z radości, a nawet idzie kawałek za takim bytem, podczas gdy na koniec nagle z piskiem i podkulonym ogonem podrywa się i ucieka z takiego miejsca. Istnieją też i takie sytuacje, kiedy przez jakiś czas po śmierci bliskiej psu osoby regularnie na nią czeka i zawsze o tej samej godzinie jej powrotu z pracy zachowuje się tak, jakby ta osoba rzeczywiście nadal przychodziła do domu. Badacze zjawisk paranormalnych twierdzą, że to reakcja na intuicyjnie wyczuwalną obecność jakiejś formy energii, której my nie jesteśmy w stanie zarejestrować. Podobnie jak w przypadku bardzo czułego słuchu, również psi wzrok jest zdecydowanie lepszy od ludzkiego, ponieważ psy potrafią dostrzec nawet bardzo subtelny ruch, co w znacznym stopniu przyczynia się to do ich umiejętności wyczuwania zjawisk paranormalnych. Psy są w stanie zobaczyć coś, czego nasze ludzkie oko nie zarejestruje. Zdarza się, że podczas paranormalnych śledztw w nawiedzonych domach psy wpatrują się w jeden punkt, w którym z pozoru nic się nie dzieje. Jednak gdy odtworzy się tę scenę na nagraniu wideo w zwolnionym tempie, okazuje się, że faktycznie coś tam było. Podobna sytuacja występuje też, gdy pies po śmierci ukochanego właściciela bezbłędnie trafia na jego grób lub umiera w dość krótkim czasie po nim, a może to czyjaś dusza prowadzi zwierzę właśnie w to miejsce.
To poczucie kierunku, zdolność pozwalająca zwierzętom odbywać niewiarygodne podróże, aby powrócić do swojego ukochanego właściciela. W tym przypadku u psów najważniejszą rolę odgrywa zmysł węchu. Te wyszukiwanie zapachu można porównać do działania telefonów komórkowych. Pola zapachowe są jak pola zasięgu wytwarzane przez wieże telekomunikacyjne, a ich nosy są jak anteny komórek. Przeczucie pozwala zwierzętom przewidywać trzęsienia ziemi oraz inne wydarzenia. Prawdopodobnie są to przypadki, w których psy w sposób wyjątkowy uczulone są na zmiany środowiska. Zwierzęta wyczuwają subtelne skutki zmian w ziemi, takie jak wibracje, zapachy czy wyładowania magnetyczne i elektryczne. Gdy zmierza się na przykład burza, psy robią się niespokojne, jednak jeszcze bardziej dramatycznie reagują przed nadchodzącą katastrofą naturalną, na przykład trzęsieniem ziemi czy orkanem. Gdy nadchodzi taki kataklizm, psy wyją, chowają się w ciemnych kątach, a nawet unikają wychodzenia na spacer. Każdy właściciel psa z pewnością zauważył, że ich pupile darzą ogromną sympatią niektórych naszych znajomych, ale istnieją też i takie osoby, za którymi nasz pies zwyczajnie nie przepada, szczekają na nie, nie chcą do nich podejść oraz szczerzą się na ich widok. Twój pupil nie zachowuje się tak bez przyczyny. Okazuje się, że psy potrafią wyczuwać ludzi, którzy mają złe intencje. Badania wykazały, że psy żywią urazę do ludzi, którzy są nieuprzejmi do ich właścicieli. Potrafią one zapamiętać kogoś, kto działał niekorzystnie w stosunku do swojego ulubionego człowieka. Dlaczego czasem zdarza się, że nasz pies nie lubi kogoś już od pierwszego spotkania? Podobno dzieje się tak dlatego, że psy wykorzystują swój zmysł węchu do wykrywania zmian chemicznych w feromonach, które wydzielamy, co może wskazywać na to, że ktoś ma złe intencje. Ponieważ psy są mocno związane z ludźmi, potrafią wyczuwać ich emocje, takie jak na przykład niepewność danej osoby. Kiedy ktoś jest zestresowany, to i psu może się to udzielić, a skutkiem stresu psa może być agresja wobec danej osoby. Kiedy człowiek zachowuje się agresywnie, jego chemia mózgu zmienia się w sposób, który psy mogą wyczuć. Powoduje to, że czworonogi reagują na potencjalne zagrożenie szybciej niż my. Niestety, psy nie są w stanie wyczuć psychopaty. Dlaczego? Ponieważ psychopaci nie są zdolni do odczuwania zbyt wielu emocji, a ich chemia mózgu zbytnio się nie zmienia. Tak więc pies nie będzie w stanie wyczuć ich złych zamiarów. Z racji tego, że psy posiadają tak wiele cudownych darów, nie powinno więc nas dziwić, że psy mogą wykryć chemiczne zmiany w ludzkim ciele. Gdy jesteśmy przeziębieni albo mamy grypę, bezbłędnie to wyczuwają i zwykle wtedy trzymają się bardzo blisko i próbują ogrzać nas swoim ciepłem. Badania dowodzą, że za pomocą swojego wyczulonego węchu psy są w stanie zdiagnozować raka, przewidzieć nadchodzący atak padaczki, a nawet zawał i udar. Wyjątkowe zmysły psów są używane do wykrywania cukru we krwi, potencjalnych bomb czy narkotyków. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.